Dzień dobry, Kościele. Ja zawsze chciałam też to powiedzieć, tak jak Darek. Dzień dobry i usłyszeć, jak ludzie mówią dzień dobry. Jakie to jest super uczucie, słuchajcie, naprawdę. Że tak wszyscy mówią głośno dzień dobry. Ale chciałam powiedzieć wam, że niesamowite dla mnie było to, jak wy głośno śpiewaliście. Ja zazwyczaj stoję tutaj i ja tego nie słyszę, ale stałam teraz tutaj przed zespołem i po prostu tak, byłam tak zachęcona, dlatego że byliście wszyscy tak głośno i tak głośno śpiewaliście, że chciałam wam powiedzieć, że to jest bardzo zachęcające i to jest w ogóle takie niesamowite, kiedy naprawdę słychać, że cały Kościół uwielbia, więc przykro mi, ale jak już wiem, że pięknie śpiewacie, to teraz będę was bardziej męczyć na uwielbieniu, bo już teraz wiem, że potraficie. Tak się kryliście po prostu, a teraz już słyszałam i teraz już nie ma wymówek. Nie ma wymówek. Bardzo dziękuję zespołowi, bo to było naprawdę świetne uwielbienie. Możemy zaklaskać dla naszego zespołu. I w ogóle Eliasz, ty śpiewałeś solo, wow! I Natalka też dzisiaj słyszałam. Dziękuję wam bardzo za waszą usługę. Kochani, na początku chciałabym was zaprosić do pewnego cyklu spotkań ze mną i z Arturem i chciałabym wyjaśnić, na czym to będzie polegać, tak żeby było wszystko jasne i wytłumaczone, żeby potem nie było niedomówień. Przez ostatni rok Bóg bardzo dużo do mnie mówił. Bardzo dużo. To był taki rok, gdzie zapisywałam sobie każde słowo, które do mnie Bóg mówi, kiedy z Nim spędzam czas i wiele z tych rzeczy były dla mnie absolutnie niezrozumiałe i wręcz kosmiczne. I to są takie rzeczy, które chyba nie byłabym w stanie ich powiedzieć tutaj z kazalnicy, dlatego że dzisiaj uważam, że nie byłyby one wolne od mojej prywatnej interpretacji i takiego subiektywnego patrzenia na to, bo kiedy Bóg posługuje się jakimiś obrazami i to jest bardzo symboliczne, to nie do końca wiem, czy chodzi Bogu o rzeczywistość duchową, czy o rzeczywistość fizyczną, czy coś się stanie jutro, czy to jest słowo, które pokazuje, że coś będzie się działo w perspektywie 10 lat. I kiedy modliliśmy się z Arturem i kiedy rozmawialiśmy z Arturem o pewnych wydarzeniach, to czuliśmy, że to wszystko jest bardzo takie, wiecie, trudne, ale przez cały rok zaczął kształtować się pewien obraz, który Bóg nam pokazywał na temat tego, do jakiego miejsca idziemy też jako nasz kraj, w jakim miejscu Bóg chce widzieć Kościół. I Bóg zaczął do mnie mówić, że kiedy zaczynają dziać się dziwne, niezrozumiałe rzeczy, to jak grzyby po deszczu w internecie pojawia się cały szereg proroków, którzy nagle każdy z nich ma wytłumaczenie na to i często każdy mówi zupełnie co innego. I oni tak sobie wszyscy przeczą albo tworzą jakieś nowe scenariusze. I pomyśleliśmy z Arturem, że może zrobimy to inaczej, bo kiedy już rzeczy się dzieją i chodzi też o sytuację geopolityczną, chodzi o sytuację rozwoju technologicznego, chodzi o różne odkrycia, które są na świecie, to kiedy już coś się dzieje, to bardzo często trudno jest utrzymać jedność. Bardzo trudno jest utrzymać jedność, ponieważ my idziemy za pierwszym lepszym wytłumaczeniem, które nam pokazuje, jak możemy rzeczy interpretować. Więc może tak być, że kiedy już coś się dzieje, to jak rosną różne proroctwa i interpretacje, no to każdy idzie za tym słowem, które jest mu bliższe i w ten sposób wszyscy idziemy w 15 różnych kierunkach. Dlatego postanowiliśmy z Arturem, że zaczniemy robić seminaria dla chętnych. Dla chętnych, gdzie w taki sposób nie będzie to wolne od ludzkiej interpretacji, ale w taki sposób, jaki my dzisiaj to widzimy, będziemy dzielić się z tym, co Bóg mówi na temat Kościoła i sytuacji, która jest przed nami. Będziemy o tym mówić dlatego, żebyście wiedzieli, jakie jest nasze stanowisko, co Bóg do nas mówi, dlatego że bywały takie momenty, kiedy Bóg do mnie mówił na przykład, że chrześcijanie i ludzie będą mówić: Boże, zatrzymaj to, ile jeszcze? A Bóg do mnie mówił: a dlaczego mam zatrzymać coś, na co sam pozwoliłem? Więc tak sobie z Bogiem rozmawiam i Bóg mówi, jeżeli ludzie uwierzą w świecką interpretację, że to nie jestem ja i że tu się dziwne rzeczy dzieją, no to pójdą za tym. Bóg mówi, wy musicie wiedzieć, co pochodzi ode mnie, a co pochodzi nie ode mnie. Kościół musi wiedzieć, w jakim kierunku iść w jedności. Kościół musi stać na bardzo solidnym fundamencie, żeby nie było tak, że brat przeciwko bratu walczy, bo jeden uważa, że UFO jest od Boga i to są jacyś niebiańscy aniołowie, a drudzy uważają, że UFO jest prosto z piekła. I brat przeciwko bratu stoi i każdy ma jakieś swoje interpretacje. Niestety bardzo często to są interpretacje na zasadzie, bo ja miałem objawienie, bo ja miałem proroctwo, bo ja miałem sen. Więc dużo Bóg do nas mówił. Bardzo dużo. I chcemy się z tym z wami podzielić. Chcemy się podzielić z mądrością, że to nie jest słowo prorocze, że tak jest i koniec, ale to jest podzielenie się na zasadzie Kościele. Takie coś otrzymujemy, tak to widzimy i w takim kierunku, jeżeli te rzeczy będą się działy, będziemy szli. Dlaczego nie będzie to stąd i nie będzie to nagrywane? Ponieważ dzisiaj nie mamy takiego pełnego obrazu, żeby mogła powiedzieć, no tak jest i amen. Dzisiaj mogę tylko powiedzieć, tak mam zapisane, bo tak do mnie mówi Bóg, ale może ta symbolika w ogóle nie odnosi się do tego. Więc wylejemy to przed wami, podzielimy się tym z wami, powiemy jak my i Artur widzimy pewne rzeczy, widzimy pewne sygnały, które daje świat, widzimy pewne rzeczy, które się dzieją w rzeczywistości duchowej. Pozwolimy, żebyście to wy zdecydowali, czy to widzicie i jak wy to widzicie, ale jeżeli rzeczy zaczną się dziać, to przynajmniej wy będziecie wiedzieć, okej, było takie spotkanie, mówił pastor, że takie coś może się wydarzyć i powiedział wtedy, że jako Kościół zajmiemy takie, a nie inne stanowisko i będziecie mogli wtedy zdecydować, czy idziecie za tym, czy nie, ale wtedy będziecie mogli powiedzieć, już wiem, jakie stanowisko jest naszego pastora, a nie na zasadzie pastorze, bo tu jakiś prorok z Guadelupy, a tam jakiś prorok z Meksyku, a tu jakiś prorok z, nie wiem, z Radomia. I teraz zgaduj, co jest od Pana. I teraz zgadujmy, co jest od Pana. Nie. Dzisiaj obieramy pewien kierunek. I kiedy obierzemy pewien kierunek i będziemy świadomie szli w tym kierunku, z modlitwą o dobre rozeznanie i o mądrość, to kiedy pewne rzeczy będą się działy, to przynajmniej wy będziecie wiedzieli, okej, ten mówi, że jest tak, a ten mówi, że jest inaczej, ale ja wiem, co mówi mój pastor. Jeżeli ufam mu i jestem pod jego autorytetem, to chcę iść za Kościołem w jedności z nim. Dlatego właśnie nie będziemy tego mówić z kazalnicy, bo bardzo możliwe, że inny Kościół będzie miał inne słowo na ten czas. Dlatego, że my jesteśmy ciałem Chrystusa. I tak jak my mamy różne funkcje, tak kościoły w tym kraju mają różne funkcje. Więc to, że Bóg pokazuje jakiś kierunek dla serca metropolii, to nie znaczy, że kierunek innego kościoła jest zły. To znaczy, że kierunek dla tamtego kościoła jest właśnie taki, jaki Bóg dał danemu kościołowi. I kiedy my ze sobą rozmawiamy i opowiadamy wam, co Bóg nam pokazuje, co może się wydarzyć i jaka będzie nasza reakcja, to pokazujemy, to też dajemy taki sygnał, że kiedy jest chaos, nie przychodź i nie mów, a może zróbmy je, bo tamten kościół robi tak. Bo będziesz wiedział, okej, tamten kościół robi tak, ale my idziemy za tym, co Bóg mówi do nas. I przestajemy chodzić w jakimś chaosie i nie wiemy, co się dzieje i co mamy robić i co mamy mówić i w ogóle, czy to jest od Boga, czy nie, a zaczynamy budować jedność. Mamy obietnicę dla tego Kościoła, ale Bóg nam też mówi, na co musimy zwrócić uwagę. Mamy słowa zapewnienia, co Bóg chce zbudować w sercu metropolii, ale Bóg też do nas mówi, na co, jak musimy uważać na pewne zjawiska. Kiedy Bóg coś pokazuje, to nie dlatego, żeby nas tutaj kopnąć i powiedzieć, że robimy coś źle, ale dlatego, że Bóg wie, co jest za tym zakrętem. I Bóg mówi, może dzisiaj tego nie rozumiecie. Może dzisiaj dla was to jest w ogóle niezrozumiałe, może to jest dziwne, co pastor robi, co w ogóle ten Kościół robi. Ale Bóg mówi, ale ja wiem, co będzie jutro. Ja wiem, co będzie za 3 miesiące, ja wiem, co będzie za rok. I coś, co dzisiaj może wydawać się dziwne, nagle okaże się, że to ma ogromny sens w przyszłym roku. A jedyne, czego ja pragnę dla tego Kościoła, to żeby Kościół zawsze był, żeby zawsze stał w miejscu, w którym widzi go Bóg. Zawsze. Bo kiedy my stoimy w miejscu, w którym widzi nas Bóg i Ty w swoim życiu jesteś w takim miejscu, w którym Bóg Ciebie stawia i widzi Ciebie w danym momencie, to nie chodzi, w ogóle nie ma znaczenia, co ludzie o Tobie w danym momencie myślą. I w ogóle nie ma znaczenia, co dana sytuacja dookoła jest taka, a nie inna. Ale Ty jesteś w najlepszym możliwym miejscu. I Kościół jest w najlepszym możliwym miejscu. Dlatego, że jesteś pod ochroną Boga. Jesteś pod parasolem Jego rąk. I cokolwiek się dzieje dookoła, jakakolwiek burza, nieburza i chaos, to Ty śpisz spokojnie. I kiedy my się modlimy o Kościół z Arturem, to zawsze modlimy się takimi słowami: Boże, my nie wiemy, co będzie jutro, ale doprowadź nas do takiego miejsca, abyśmy spali spokojnie i tak trwali w jedności. W jedności. Więc zapraszamy Was. Pierwsze spotkanie będzie pod koniec marca, tak, Artur? Damy też informacje. I jeszcze raz powtórzę. Spotkanie nie po to, żeby nas łapać za słówka, wiecie, że tu powiedzieliście, jest inaczej, tylko przychodzimy z taką mądrością, że dzielimy się tym, co Bóg do nas mówi, a nie po to, żeby potem łapać za słówka, że miało być, a nie było, albo jest inaczej. A dwa, że jest to całkowicie dla chętnych, ale jak już przyjdziesz, bo jesteś chętny, to przyjdź z otwartym sercem i z taką postawą, że chodzi o to, żebyśmy budowali jedność, a nie budowali też jakieś teorie spiskowe, to też jest jasne. Dobrze. Będzie dzisiaj bardzo dużo czytania z Nowego Testamentu. Dzisiejszą inspiracją jest życie apostoła Pawła. Natomiast bardzo chciałabym zacząć pewną historią, zanim przejdziemy do takiego dość obszernego czytania Biblii. Bardzo zaciekawiła mnie jedna taka historia, którą przeczytałam. Nie mam pojęcia, czy historia jest prawdziwa, czy jest fikcyjna, ale przeczytałam ją w książce i strasznie mnie zainspirowała, naprawdę. Jest to historia, gdzie młody człowiek, farmer, przyjechał do dużego miasta i wyobraźmy sobie taką, nie wiem, Katowice, Warszawa. Wszedł do centrum, gdzie były same drapacze chmur, wieżowce i budynki. I miał jakieś załatwienie w banku. I już wchodził do tego banku, kiedy usłyszał pewien taki dziwny dźwięk. Więc zaczął się rozglądać i nie do końca wiedział, skąd on pochodzi. Więc chodził. I jeden z pracowników banku wyszedł przed budynek i mówi: ale co pan tutaj robi, w jakieś krzaki pan włazi? A on mówi: bo ja chyba gdzieś tu słyszę świerszcza. Jakoś pięknie gra. No, co pan gada? Tutaj nie ma takich rzeczy. Tu nie ma, tu jest betonoza. Tu nie ma takich rzeczy w ogóle i takich stworzeń. Ale on się tak nie poddawał i chodził i szukał i nagle wszedł w jakieś krzaki, łapie i pokazuje mu: o jest, widzi pan? Świerszcz, jaki piękny. I ten gościu tak, wiecie, pomyślał, że jakiś nienormalny po prostu. I ten człowiek tak zaczął się rozglądać i było tyle ludzi i wszyscy tacy zabiegani. I stwierdził, że zrobi jedną rzecz. Wyjął z kieszeni parę monet i rzucił je do góry. Jak myślicie, ile osób się obejrzało za siebie na dźwięk upadających o beton monet? Wszyscy. Bardzo dużo ludzi. Nagle wszyscy usłyszeli dźwięk spadającej monety o beton. I w tej książce było napisane, że psychologia ma na to odpowiednią nazwę. Ma określenie na takie zjawisko. I jest to bardzo proste określenie, które nazywa się zajmowanie się. Zajmowanie się czymś. Jeżeli mamy szewca i on na co dzień zajmuje się butami, to kiedy przyjdzie na przykład do takiego kościoła, to on bardzo szybko zauważy, w jakich butach chodzą ludzie. Natomiast jeżeli zapytam go, jaki kolor oczu ma Artur, to myślę, że nie będzie w ogóle pamiętał i nie będzie w ogóle świadomy tego. W tamtym tygodniu Artur stał tutaj i mówił o jakiejś pewnej marce samochodów. Dlaczego Artur tak patrzy i zwraca uwagę na to, kto jakim samochodem podjeżdża na parking kościelny? Dlatego, że całe życie sprzedawał właśnie tę markę. Natomiast ja to po prostu mi to wszystko jedno, co ktoś może na rowerze tutaj przyjeżdżać. Bardzo dobrze, ekologicznie. Ale wiecie, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, dlatego, że nie zajmuję się tym, więc ja tego nie widzę i nie słyszę. I dlaczego zaczęłam właśnie od tej historii? Ponieważ jako społeczeństwo, a bardziej jako społeczność, my często mamy tendencję do zwracania uwagi na coś, co jest akurat przed naszymi oczami i słyszymy naszymi uszami. I bardzo dużo takich może nieporozumień albo takiej niezgody w jakimś temacie nie wynika ze złych intencji, ale dlatego, że my jesteśmy w danym miejscu i albo usłyszymy tą monetę, albo usłyszymy tego świerszcza. A co jest dzisiaj przed naszymi oczami? Co jest dzisiaj przed twoimi oczami? Włączmy telewizor. W naszych głowach teraz wyobraźmy sobie, że włączamy pierwszą, lepszą stację telewizyjną, powiedzmy, z informacjami. Wojny, ubóstwo, hejt. Ludzie skoncentrowani na sobie. Wszelkiego rodzaju humanizm. Rozwój osobisty, który jest dobry. Ja bardzo lubię czytać takie książki, ale czasami ta koncentracja na tym, co ja, jest tak duża, że obraca się to przeciwko drugiemu człowiekowi, bo kłócimy się o wszystko. Od wychowywania dzieci po rybki w akwarium, jakie powinny być, w jakiej temperaturze. Im większa jest nasza wiedza, tym większy ostracyzm dla ludzi, którzy mają inne zdanie, tak? Ale ci ludzie, którzy mają inne zdanie, też w tym tkwią, bo też przeczytali mnóstwo książek. I ten temat jest mi bardzo bliski, dlatego że, żeby mówić o temacie dzisiejszego kazania, czyli modlitwa, która łamie siły ciemności, to my przede wszystkim dzisiaj musimy na nowo nastawić nasze oczy i uszy na to, co Bóg pragnie, bo inaczej my możemy robić wiele rzeczy i modlić się też, ale zawsze to będzie nakierowane na pewien konkretny punkt, na który zawsze patrzymy. A ja dzisiaj chcę, żebyśmy usłyszeli tego świerszcza. Więc będę mówić o modlitwie, która łamie siły ciemności i otwiera niebo, ale ona się musi zacząć od zmiany naszego serca, i właśnie usłyszenie tego, co do tej pory może nie słyszeliśmy. Będę mówić konkretnie za chwilkę. I też na wstępie chciałabym zaznaczyć, że ja należę do tej grupy ludzi, która uważa, że nie ma złych modlitw. Ja wiem, że dzisiaj jest bardzo dużo takiego przepychania się o jakieś takie prawdy. Wiele razy, jak jeździmy w jakieś miejsca, gdzie na przykład jest zaproszony jakiś gość, albo ktoś jeździ z jakąś swoją książką, czyli ma pewną tezę, pod którą pisze jakieś swoje argumenty, to bardzo często przekaz jest taki, że do tej pory robiłeś coś źle, ale ja ci powiem, jak masz to zrobić dobrze. Albo do tej pory miałeś błędne myślenie, a ja teraz nakieruję ci, jak to działa. Nie, więc chciałam wam powiedzieć, że ja nie uważam, że jest coś takiego jak zła modlitwa. To o czym będę dzisiaj mówić, to jak ona może być lepsza, a to jest różnica. Dlatego, że nie chcę wprowadzać nas w miejsce, że teraz usiądziemy i pomyślę sobie, no to ja teraz się nie będę modlić, bo jak się nie modlę, to jest nieskuteczne, no to idę sobie. Nie, twoje modlitwy są skuteczne. Dlatego, że zawsze, kiedy rozmawiasz z Bogiem, to jest to skuteczne. Ale jeżeli chcecie, żebym was wprowadziła do takiego miejsca, gdzie Bóg mnie wprowadził w ostatnim miesiącu, co było dla mnie całkowicie po prostu uwalniające, no to postawmy sobie po prostu poprzeczkę troszkę wyżej, aby to było jeszcze bardziej skuteczne. Może tak. Dlatego chciałabym przeprowadzić nas od tego, co jest dobre i piękne, ale co może mieć jeszcze większą moc Więc potraktuj to jako zachętę i wskazówkę, a nie jako uwagę. Księga Przysłów 4:23 jest taki piękny werset. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Ja myślę, że w ogóle to jest werset, który my powinniśmy mieć gdzieś bardzo na widoku. Może nawet nauczyć się go na pamięć. To jest werset, który będzie towarzyszył, myślę, Kościołowi przez najbliższe wiele lat. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Diabeł idzie po Kościół. Idzie po niego, ponieważ go po prostu nienawidzi. Kościół jest dzisiaj największym orężem przeciwko szatanowi. To o nim mówi Jezus, że bramy piekielne go nie przemogą. Więc diabeł zrobi wszystko, aby zniszczyć Kościół. My dzisiaj żyjemy w takich dla nas komfortowych czasach, dlatego że diabeł, aby zniszczyć Kościół, nie ma w Polsce takiej mocy, aby tutaj dzisiaj wpadli bojownicy z maczetami i wszystkich wybili. Nie ma dzisiaj takiej mocy. Ale jakoś musi do Kościoła się dobrać. My czasami usypiamy nasze myślenie, dlatego że nam się wydaje, że skoro właśnie nie wpada tutaj ktoś zamaskowany, to my jesteśmy bezpieczni. Nie. Diabeł idzie po Kościół. I on znajduje sposoby, aby go niszczyć, dlatego że jest tym, który niszczy, zarzyna, wytraca i kradnie. I Kościół wpada w jego pułapkę, ponieważ jego strategia nie jest nagła, tylko on wprowadza pewne rzeczy w sposób bardzo niezauważalny i taką metodą gotowania żaby. Myślę, że każdy z nas wie, jaka to jest metoda, więc tylko tak króciutko, kiedy wkładasz żabę do zimnej wody i delikatnie zaczynasz gotować, to ta żaba ma się dobrze, bo to nie jest od razu wrzątek. Ale kiedy ona się zorientuje, że coś jest nie tak, to już jest za późno. Jest już ugotowana. Więc są takie kroki, które diabeł wykorzystuje, aby wprowadzić pewien, nawet nie chaos, ale aby wprowadzić Kościół w pewne miejsce, kiedy on już nie zauważa pewnego stanu swojego serca. 20 marca 2020 roku Polska doświadczyła pewnej zmiany rzeczywistości. Kościół był w chaosie z uwagi na pandemię i towarzyszące jej konsekwencje. To był bardzo ciężki czas, ponieważ ludzie chorowali, ludzie tracili swoich bliskich, ludzie tracili swoje biznesy, ludzie tracili oszczędności swojego życia, ludzie tracili swoje marzenia i konsekwencje tego trwały bardzo długo, bo wiele osób z nas do dzisiaj zmaga się z jakimiś problemami, na przykład natury zdrowotnej. I wiecie, była taka jedna rzecz, którą zdałam sobie dzisiaj sprawę. Było jedno takie słowo, które bardzo trudno było wtedy wypowiedzieć. Bardzo trudno. Ono nam nie do końca potrafiło przejść przez gardło w tamtym momencie. A to słowo to było to słowo wdzięczność. Myśmy tutaj kombinowali, naprawdę. Jak dziękować bez jeszcze bardziej wkurzania ludzi, dlatego że zatrzymam ten moment, będę pamiętać, dlatego że ja w tym tygodniu doświadczyłam bardzo dużo hejtu, na przykład, ponieważ wydałam książkę. I wiele z tych osób bardzo dotkliwie mnie obrażało. I ja tego nie rozumiałam w pewnym momencie, ale po jakimś czasie udało mi się porozmawiać z jedną z tych osób i wiecie, ja to zrozumiałam. Bo kiedy wali ci się życie i kiedy jest naprawdę niefajnie, to ciebie po prostu to wkurza, że ktoś inny ma, że komuś innemu się coś udaje. Jest to wkurzające, kiedy ty tracisz oszczędności swojego życia, a ktoś w tym czasie sobie jedzie na wakacje. I wiecie, tak psychologicznie patrząc, Kasia pomacha, jeżeli dobrze mówię, to jest zrozumiałe. Ja nie chcę tutaj teraz, wiecie, pluć, że ktoś jest zawistny i zazdrosny. Nie, bo to jest zrozumiałe. Ja to rozumiem. Bo wiecie, kiedy masz chore dziecko i kiedy lata spędzasz, żeby widzieć efekty, owoce, żeby było lepiej, i nagle słyszysz od innej mamy, ale na co, no co ty narzekasz, że świat jest piękny, moje dziecko jest zdrowe, no to pojawia się w sercu taki ból. I ja dopiero wtedy zrozumiałam, dlaczego tak ciężko jest w takich sytuacjach, stojąc na środku, dziękować. Ponieważ ty dziękujesz, Boże, jesteś taki dobry, ty jesteś taki dobry, bo wiecie, żeby było jasne, łatwo jest powiedzieć, Boże, dziękuję Tobie za zbawienie. To jest takie, no powiedzmy sobie szczerze, bezpieczne, nie? Jakby nikt się nie obrazi, że dziękujemy za zbawienie. Ale jak powiesz, Boże, przeprowadziłeś mnie przez ten rok, działy się cuda, Ty byłeś dobry, Ty byłeś łaskawy, a ktoś zamykał biznes w tym samym czasie i słyszy z pierwszego rzędu, my braliśmy to na klatę, że no nie, no musimy to zrobić inaczej. Bo my nie możemy ranić ludzi, nie możemy, nasza postawa nie może być w trudnym momencie taka, wiecie, i to było zrozumiałe. To się nazywa dopasowywanie pewnej komunikacji do sytuacji i to jest bardzo naturalne, że jak komuś ktoś umiera, to ty się nie siedzisz i nie śmiejesz. Tylko wiecie, kiedy zaczyna się problem? Kiedy to zaczyna bardzo długo trwać. Bo kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, to jeszcze mniej mieliśmy powodów, żeby skakać z radości. Dlatego, że my mieliśmy w Kościele bardzo dużo osób, które straciły swoich bliskich, które mieszkały kątem w jakimś małym pokoju, które straciły kontakt ze swoim Kościołem, które straciły dobytek swojego życia. I jeszcze trudniej było wykrzykiwać, dziękuję Ci Boże, bo Ty jesteś taki dobry. Bo to by było wręcz okrutne. I wiecie, i w pewnym momencie zaczęłam widzieć, jak diabeł zaciera ręce. I jak wkłada w nasze usta narzekanie, niewiarę, zmęczenie, taką gnuśność. Bo to było wręcz czasami lepiej widziane niż jakiś taki przesadny entuzjazm. I te historie zaczęły mi się przypominać w tym tygodniu, kiedy zaczęłam czytać o tym świerszczu, ale spokojnie, już przechodzimy do Pisma Świętego, to zaczęło mi się to przypominać, że nastawiliśmy nasze uszy na takie właśnie narzekanie, takie przyzwolenie na to, żeby jęczeć, żeby wyrażać niezadowolenie, żeby nie dziękować, żeby nie wyrażać tej wdzięczności. I Duch Święty zaczął mówić do mojego serca, że musimy wyjść ze środowiska, które utwierdza nas w narzekaniu, a wejść w miejsce, które przepełnione jest, powiedzmy to słowo, wdzięcznością. Dlatego, że czasy nie będą nam dawać powodu do radości. Sytuacja geopolityczna nie zmieni się nagle cudownie na świecie. Więc jeżeli my wejdziemy w ten moment, że zapomnimy, czym jest wdzięczność, to diabeł bardzo szybko wykorzysta i zatwardzi nasze serca, ponieważ on bardzo dobrze wie, że ma na to czas. On ma czas, bo to było, to jest i to będzie. On będzie miał cały czas tego świata, żeby odbierać radość i zatwardzać serca. Księga Przysłów, 22 rozdział, 11 werset, mówi: kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 28 werset. Mówi: przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Diabeł zrobi wszystko. Wejdzie do kościoła ze strategią, aby zrobić wszystko, aby skrócić twoją pamięć o tym, co Bóg dla ciebie zrobił. Żeby bardzo skutecznie skrócić pamięć o tym, co Kościół zrobił, co jako społeczność robimy dla siebie nawzajem, co twój pastor dla ciebie robi, co twój brat i siostra dla ciebie robi. On będzie skracał twoją pamięć. Ale wiecie, jaką pamięć będzie maksymalnie wydłużał? Będzie wydłużał pamięć o tym, jak cię pastor uraził, jak na świecie jest źle, ile pieniędzy straciłeś, ile marzeń nie spełniłeś, jak bardzo inni spełniają te marzenia, a nie ty, jak innym jest dzisiaj dobrze, jak Bóg się o innych troszczy. On będzie wydłużał pamięć i takie emocje w tobie, jak zawiodłeś się na tym i na tamtym. Zatwardziałe serce ma ekstremalnie krótką pamięć do Bożych działań w twoim życiu i maksymalnie długą, by pamiętać wszystko, co złe. Księga Izajasza mówi o ludziach, którzy zaczęli budować sobie bożków z uwagi na swoje zatwardziałe serce i niezrozumienie. Zaczęli iść w bożki, które były synonimem pieniędzy, uznanie, takie podnoszenie wartości siebie. I Księga Izajasza w 44 rozdziale, w 18 wersecie mówi: nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją. Dlatego ja dzisiaj chciałabym dać poprzeczkę jeszcze wyżej. Dlatego, że chciałabym zachęcić nas jako Kościół, abyśmy na nowo zaczęli wzbudzać potężną wdzięczność. Potężną. Bez względu na okoliczności, bez względu co za tym idzie. Abyś modlił się do Boga i dziękował Mu za to, co dobre. I teraz uwaga, idziemy wyżej, ale również za to, co złe i nieprzyjemne i bolesne. Tu będzie teraz ten moment, zaraz sobie dojdziemy do tego kluczowego. Dzieje apostolskie, 21 rozdział, 13 werset. Mamy bardzo ciekawy fragment. Wtedy Paweł powiedział, zaraz przeczytamy sobie też całość. Wtedy Paweł powiedział: co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Chcecie? Kontekst jest szalony. Kontekst jest szalony. Dzieje apostolskie, 21 werset, od 21 rozdział, od 7 wersetu. Ja będę czytać z takiego przekładu dynamicznego, on się może troszeczkę różnić. Z Tyru popłynęliśmy do Ptolemajdy. Tam poszliśmy przywitać się z braćmi w wierze i pozostaliśmy u nich jeden dzień. Potem wyruszyliśmy do Cezarei Nadmorskiej, gdzie zatrzymaliśmy się w domu Filipa, znanego głosiciela dobrej wiadomości o ratunku o Chrystusie. Był to ten sam człowiek, który kiedyś jako jeden z 7 mężów został wyznaczony przez apostołów do służby charytatywnej. Był znany również ze zdolności prorokowania. U niego pozostaliśmy dłuższy czas. Pewnego dnia pojawił się w okolicy jakiś prorok z Judei. Miał na imię Agabos. Gdy odwiedził nas w domu Filipa, wziął pas Pawła, związał nim swe nogi i ręce, a następnie rzekł: to mówi Duch Świętego Boga. Mąż, do którego należy ten pas, w taki właśnie sposób zostanie związany w Jerozolimie przez religijnych Żydów i wydany w ręce pogan. Kiedy to usłyszeliśmy, błagaliśmy Pawła, zarówno my, jak i bracia z Cezarei, by nie udawał się do Jerozolimy. On jednak tak nam odparł: czemu mi to robicie? Dlaczego płacząc rozdzieracie moje serce? Przecież ja dla Jezusa naszego Pana jestem gotów w Jerozolimie nie tylko dać się pojmać, ale i umrzeć. I pozostał niewzruszony przy swoich planach. To prorok do niego przychodzi i mówi bardzo delikatnie: no umrzesz, idziesz tam na biczowanie. A Paweł, wiecie, ta reakcja Pawła jest taka z kosmosu. No to nie płaczcie. Idę, kiedy wyruszam. Wiecie, apostoł Paweł naprawdę miał wdzięczne serce. I ta wdzięczność, która wypełniała jego serce, ona sprawiała, że jego postawa była taka, że ja nie jestem dla Chrystusa tylko dlatego, żeby mi było miło i przyjemnie. No przecież. Jezus nie był dla Pawła narzędziem do spełniania zachcianek. Wdzięczne serce oznacza, że twoja miłość do Chrystusa nie ogranicza się do tego, o czym czasami tylko śpiewamy w uwielbieniu, że pójdę za tobą wszędzie, zrobię dla ciebie wszystko, ale kiedy zaczyna nasze serce wdzięczne mówić, no ale jest robota do wykonania i ona może nie być przyjemna, to a to nie. A to już nie. Wdzięczne serce pokazuje ci, że gra jest warta zupełnie czegoś innego. Że jesteś gotowy do służby zawsze. Zawsze. Bo Paweł w tym wersecie w ogóle nie chciał unikać nieprzyjemnych rzeczy. On wręcz z radością szedł na śmierć. To jest dla mnie dzisiaj, w XXI wieku, w takim otaczaniu się wygodą zewsząd, jest to dla mnie bardzo trudne czytać taką jego reakcję. Nawet prorok do niego przychodzi. I bracia mówią, nie idź tam. No chłopie, no kto o zdrowym rozumie by chciał? A on mówi, czemu wy nade mną płaczecie? My jesteśmy jednak trochę dzisiaj takimi mistrzami w wybieraniu łatwiejszych dróg. Nawet służąc wybieramy te miejsca, które są przyjemniejsze. A Pawła to błagali, żeby on do tej Jerozolimy nie szedł. A on idzie i się nie boi, i się raduje. Ale już potem czytam o tym Pawle i myślę sobie, no tu się musiało coś wydarzyć. Paweł pisze w drugim liście do Koryntian 11:23. Są sługami Chrystusa, zdobędę się na szaleństwo. Ja jeszcze bardziej. Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia, daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. W wersecie 30 jest napisane, bo jeśli mam się chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. I wiecie dlaczego? Jest bardzo prosta odpowiedź, dlaczego Paweł ma taką postawę serca. Dlaczego tyle radości i tyle wdzięczności? I tutaj sobie znowu przeczytamy bardzo taki dłuższy fragment. Hebrajczyków, rozdział 16, werset 20-33. I stawiwszy ich przed pretorów rzekli, ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum. Zobaczcie, tłum występuje przeciwko Pawłowi. A pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami, a gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Tedy otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do więziennego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc, nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tutaj wszyscy. Zobaczcie, oni tam dalej są. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i ty i Twój dom. I głosili słowo Pańskie Jemu i wszystkim, którzy byli w Jego domu. Nigdy by się to nie wydarzyło, gdyby Paweł słuchał proroka i stwierdził, dobra, grozi mi niebezpieczeństwo, to ja se zostaję w domu. Niesamowite to jest. Nie wiem jak wy, ale po prostu dla mnie to jest niesamowite, że Paweł wiedział, jaka jest siła uwielbienia i wdzięczności. On wiedział, że dla niego to nie jest problem iść do Jerozolimy, ponieważ nieraz doświadczył ponadnaturalnego Bożego działania, uwielbiając Boga, nie ukrywając tego, że jest źle. Uwielbiał Boga z wdzięcznością. Śpiewali Bogu. I drzwi więzień się otwierały. Czego Paweł miał się w takim razie bać? Jakie trudne muszą być okoliczności, żeby wszedł w marazm? Dla niego im trudniejsze okoliczności, tym większa okazja, żeby się objawiło Boże działanie. Przepraszam. Księga Psalmów, 50 rozdział, 23 werset. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie. I teraz słuchajcie. Świat ciemności bardzo rozumie naturę ludzką. My nie jesteśmy dla nich jakąś tajemnicą. Obserwuje człowieka i dobrze zna jego zwyczaje. Diabeł bardzo dobrze zna zwyczaje ludzkie. Miał wiele tysięcy lat, aby się człowiekowi przyglądać. Nie będą demony w żaden sposób zdziwione, że dziękujesz Bogu za coś, co dostałeś, bo to jest logiczne. Oczywiście to ma moc, ale to ich nie zadziwia, nie robi to na nim jakiegoś wrażenia, bo to jest logiczne. Dostałem coś, mówię dziękuję. To jest dla nich, oni bardzo dobrze rozumieją, że w bólu wołasz do Boga. Bo to jest logiczne. Boli, idę do mojego Boga. Rób to jak najczęściej. Ja zachęcam. Świat duchowy rozumie, że zwracasz się do Boga o pomoc, bo to jest logiczne, że masz potrzebę i prosisz. Ale jest jedna rzecz. Jest jedna, jedyna rzecz, która wymyka się wszelkiemu rozumieniu. Jest to niezrozumiałe i jest to nielogiczne i ma to największą moc, ponieważ łamie wszelkie jarzmo, otwiera niebo i jest absolutnie nielogiczne. Kiedy zaczynasz być wdzięczny za coś, co jest według tego świata absolutnie nielogiczne. Kiedy przychodzisz przez Boży tron z dziękczynieniem za ból, za zranienia, za to, że ktoś cię obraził, za to, że ktoś na ciebie napluł, za to, że ktoś cię okradł, za to, że ktoś cię oszukał, za to, że ktoś cię obgadał, za to, że ktoś ci zrobił krzywdę, za to, że płakałeś i nie miałeś siły. Kiedy przychodzisz przed Boży tron z dziękczynnym sercem za najgorszy okres w Twoim życiu i za wylewane łzy i za samotność, to demony zaczynają uciekać. Ponieważ tylko ktoś, kto zna prawdziwą naturę Boga, jest w stanie dziękować za coś, co go łamie i łamie jego ego, i łamie jego pychę, i boli, i łamie, i sprowadza cię do kolan. Tylko ktoś, kto naprawdę rozumie Bożą naturę i jest w stanie dziękować za takie rzeczy. To jest dla demonów nielogiczne, to jest niezrozumiałe. Kto normalny by za takie coś dziękował? I one zaczynają uciekać, bo nie rozumieją. I byłam w tym miejscu i widziałam, jak uciekają. Nigdy nie miałam manifestacji, kiedy się modlę, oprócz tego jedynego razu, kiedy powiedziałam, Boże, dziękuję Ci, że ktoś obgaduje, że oskarża, że nie mam pieniędzy, że po prostu budzę się w nocy i płaczę. Dziękuję Ci za to. Za każde słowo oskarżenia, bo to łamie moje ego. a jego imię szatana jest... Mogę prosić? Jego imię to pycha. Jego imię to ego. Jego imię to próżność. Jego imię to ja i tylko ja. Jego imię to chciwość. Jego imię to niewdzięczność. I łamiesz Jego moc nad swoim życiem. Kiedy nie dziękujesz tylko za to, co miłe i przyjemne, ale zaczynasz dziękować za to, co jest absolutnie fatalne dla nas, jeśli chodzi o naszą naturę ludzką. Zaczynają demony uciekać, bo jest to niezrozumiałe. Jak można być wdzięcznym za to, że ktoś cię opluwa? Jak ty możesz dziękować za to, że ktoś cię opluwa? A ja dziękuję i dziękowałam. Bo widziałam, co robił Dawid. W Księdze Psalmów, w 119 psalmie, w 62 wersecie. Coś wam przeczytam. O północy wstaję, aby Ci dziękować za sprawiedliwe sądy Twoje. Zastanawialiście się kiedyś, za co dziękuję Dawid? Za co tak naprawdę dziękował Dawid? Bóg posłał proroka Natana do Dawida, który powiedział mu, że ponieważ wzgardził Panem i uczynił wielkie zło, w wyniku tych działań prorok Natan przekazał Dawidowi Boże Słowo. I powiedział, że Twój grzech będzie miał poważne konsekwencje. Twój syn zachoruje i umrze. Jest to napisane w drugiej księdze Samuela w 12 rozdziale. A Dawid co pisze? A Dawid co pisze? O północy wstaje, aby dziękować za sprawiedliwe sądy Twoje. Jak nielogiczne to jest. Jak nielogiczne to jest. Umiera mu syn. A on Bogu dziękuje za sprawiedliwy sąd? Wiecie, Dawid był nazywany człowiekiem według Bożego serca. Ale to nie sprawiło, że on umknął konsekwencjom swojego grzechu. Było gorzej. Jeżeli zobaczymy, co działo się między jego dziećmi, na co musiał patrzeć. Ale on mówi, dziękuję za sprawiedliwe sądy Twoje. I to kazanie nie jest o tym, czy Bóg zsyła zło, czy nie. Także nawet nie przychodźcie do mnie po nabożeństwie, bo to nie o tym jest to słowo. To kazanie występuje przeciwko zatwardziałemu sercu, przeciwko roszczeniowemu sercu, które nie rozumie natury Boga, że Boże myśli, to nie myśli nasze. I ja nagle rozumiem, o co chodziło Pawłowi, kiedy zobaczyłam, jak demony uciekają. Kiedy Paweł, szybciutko przeczytam, drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Kiedy Paweł mówi, oto jest czas łaski, oto jest dzień zbawienia, nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia. I potem czytamy, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi wielkiej cierpliwości w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż niesprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, bo Paweł był nazywany zwodzicielem. A jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak niezabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacających, jako nic nie mający, a jednak posiadający wszystko. I Paweł gani Koryntian, mówi, serca nasze szeroko są otwarte. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Rozszerzcie i wy serca wasze. I ja nagle rozumiem, o co chodzi. Niech Twoje serce zacznie bić wdzięcznością. Chcesz otworzyć niebo nad swoim życiem i odebrać moc szatanowi. Niech Twoje serce zacznie bić prawdziwą wdzięcznością. Stań się człowiekiem z ustami przepełnionymi wdzięcznością za swój Kościół, za pastorów, za swoich liderów, za wszystko, co masz i czego nie masz, za to, co dobre, za to, co miłe, ale przede wszystkim za to, co boli i łamie. Bo diabeł widzi kierunek, w jakim idzie świat. I dobrze wie, że będzie coraz więcej powodów do narzekania. Naprawdę zaciera ręce, bo dobrze wie, że będzie coraz więcej powodów do narzekania. I ta metoda takiego zatwardziałego serca, ona będzie bardzo skuteczna i będzie rozwalał życie ludzkie i całe kościoły pewnym racjonalizowaniem i kalkulowaniem. Okrutna strategia. Okrutna, ale skuteczna. Wytrąć mu broń z ręki. Wytrąć, pozbaw go mocy. Im bardziej ludzie na mnie plują, tym bardziej idę do Boga i mówię dziękuję. Dziękuję Ci, Boże, bo ta sytuacja pokazuje mi, że moja tożsamość jest tylko i wyłącznie w Tobie, a nie w tym, co ludzie o mnie sądzą. Dziękuję Ci za ten ból, bo jeżeli to boli, to znaczy, że coś jeszcze jest niezałatwione i muszę częściej spędzać z Tobą czas, abyś mnie uzdrawiał i podnosił. Byś leczył moje serce i utwierdzał mnie w tej tożsamości, którą mi nadałeś. Kiedy diabeł przychodzi do Ciebie i mówi, a za co niby masz dziękować, za brak pieniędzy, to krzycz, Boże, dziękuję! Dziękuję Ci, bo to łamie moją chciwość. Bo Bóg nie będzie łamać naszej chciwości, dając nam wygraną w totka. Więc dziękuję Ci, Boże. Bo nie wiem, czy wiecie, ale wy, każdy z was, nikt nie urodził się tylko po to, żeby przeżyć te 100 lat swojego życia. Urodziliście się... No mam powiedzieć 120. Urodziliście się, abyście byli przeznaczeni do pewnego celu. I każda z tych rzeczy, ona przybliża was ku temu celowi. Bóg Ciebie nie postawi tutaj na środek, jeżeli nie złamie pewnych rzeczy w Tobie. Łamał każdego bohatera wiary tylko po to, bo kiedy objawiała się potem jego chwała, to wszyscy wiedzieli, że chwała Boża nie przychodzi przez tego człowieka, ale przez Boga. Bo Bóg swoją chwałą nie dzieli się z nikim. Więc jeżeli jest coś w Twoim i moim życiu, co sprawia, że jeszcze sobie potrafię uszczknąć z tego dla siebie, to to jest Boża łaska, że Bóg nas sprowadzi do kolan. Bo mamy dwa wyjścia. Albo wejdziesz w miejsce swojego przeznaczenia, albo ktoś inny wejdzie w miejsce swojego przeznaczenia i będzie Cię to super frustrować. Że inni chodzą, a Ty ciągle nie rozumiesz, czemu nie. I to zaczyna być najgorszy etap. Może kiedyś powiem o tym kazanie, bo wtedy stajemy się zgorzkniali i nasze serce to już w ogóle wtedy jest jak kamień. Przechodźmy Boże testy. To jest tylko coś, co przybliża nas bliżej tego, co Bóg chce dla nas. Biblia mówi, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Niech więc usłyszy diabeł, że Kościół jest wdzięczny. Niech całe piekło usłyszy, że Kościół jest wdzięczny. A jeżeli jest tak źle, że już nie potrafisz i nie umiesz, może zaproszę już zespół, jeżeli nie potrafisz, to weź Biblię i powtarzaj za Dawidem, bo psalmy są przepełnione wdzięcznością. Powtarzaj za Dawidem, otwórz psalm i powtarzaj po prostu tymi słowami. To nie proroctwa otworzą nad Tobą niebo, ani jakieś słuchanie charyzmatycznych mówców. Ty to możesz zrobić. Naprawdę, kiedy otwierasz swoje usta z wdzięcznością, Ty otwierasz niebo nad swoim życiem i Ty łamiesz siły ciemności. To jest super. To jest super, bo wpadliśmy w jakąś pułapkę, że jakiś prorok musi przyjechać i coś powiedzieć do mojego życia, żebym ja poczuła, że jest jakieś niebo otwarte. Nie. Spróbujcie. Bardzo was do tego zachęcam. Spróbujcie uklęknąć w swoich domach i podziękować za to, co najbardziej boli. Z wdzięcznością, ale prawdziwą wdzięcznością. I pozwólcie Duchowi Świętemu, aby pokazywał wam, że wy jesteście wartościowi. Nie dajcie sobie wmówić, że musi ktoś przyjechać i na was ręce nałożyć, żeby Bóg łaskawym okiem na was spojrzał. Żeby łaskawie się coś w moim życiu zmieniło i spełniło się coś. Wiecie, jaki to komunikat daje ludziom? Że jesteś niewystarczający. A ja ci dzisiaj chcę powiedzieć, że jesteś wystarczający. I jesteś wystarczająca. W swoim domu, w swojej komorze modlitewnej, tam gdzie jesteś, tylko ty i twój Bóg, jesteś wystarczający, aby łamać siły ciemności nad swoim życiem i otwierać niebo nad swoim życiem. Masz 100% autorytetu do tego, dlatego, że to jesteś ty i Bóg. Nie potrzebujesz nikogo między wami. I nie ma pośredników. Dzisiaj, Kościele, na koniec, ostatnie zdanie. Oskarżamy inne denominacje, że wierzą w pośredników. A ja dzisiaj mówię to do ludzi wierzących. Nie ma pośredników między tobą a Bogiem. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I jeszcze raz powtórzę, żeby cały chrześcijański i protestancki świat usłyszał. Koniec z pośrednikami, wchodzenie w jakąś taką teologię, że my potrzebujemy tutaj nie wiadomo kogo, żeby ktoś otworzył niebo, bo musi namaścić olejem, wylać olej, wypowiedzieć. Jasne, są takie sytuacje związane na przykład, kiedy namaszczamy chorych albo kiedy wyposażamy do służby. Jest pewien porządek nabożeństwa i kiedyś powiemy, na czym to polega, że nakładamy ręce i używamy oleju. Ale trochę zaczęliśmy przeginać, że jedziemy na drugi koniec Polski, żeby ktoś na mnie rękę nałożył, żebym ja po prostu wszedł w służbę. Poważnie? Poważnie? A potem idziemy do innych denominacji i wyszydzamy, że mają pośredników. Poważnie? Nie ma pośredników między tobą a Bogiem. I modlitwa serca, szczerego serca przed Twoim Ojcem sprawia, że jesteś wystarczający. Amen.